Chcemy po prostu uruchomić tutaj świetlicę, żeby służyła na jakieś tam komunie, małe wesela. Jest to taki cel, bo w tej chwili nawet i z tego co wiem, zgłosiło się kilka pań, którzy chcą utworzyć koło gospodyń wiejskich. Jest to taka lokalna inicjatywa. No i chcemy to jakoś w tym roku doposażyć. Stoły, krzesełka, lodówka, kuchnia, zastawy stołowe, ubrusiki, coś takiego. Choć to kwota jest dosyć duża, a po prostu bez tych pieniędzy te stowarzyszenia, które powstają, po prostu nie dałyby sobie rady. Młodzież szkolna ćwiczy regularnie na stadionie, czyli korzysta ze sprzętu sportowego, jaki mamy. Także w tej chwili jesteśmy na etapie przygotowywania siłowni. Korzystają mieszkańcy, bo w tym roku przy klubie chcemy taką malutką siłownię utworzyć, kupić jakieś tam, może powiem szczerze, nieduże, bo nieduże tam jakiś ten sprzęt do tej odnowy biologicznej czy do siłowni, ale już jest zaczątek tego, bo zawsze coś tak jest, jak się zacznie, to później jest to realizowane. Dla klubu zostało bardzo dużo zakupione. Znaczy w ogóle tutaj dom ludowy został wyposażony w meble, płytki, to wszystko zostało wykończone. Oprócz tego no, ławki, krzesła. Wokół stadionu są ławki wmontowane nowe. I także wszystko to jest z tych pieniędzy i co roku sukcesywnie coś tam jest przeznaczone. Została zakupiona kosiarka do koszenia murawy. Z początku tutaj nic się nie działo. Trzeba powiedzieć, że nic. No w tej chwili, jeśli to jest, zostało zrealizowane, wyposażone, to zaczyna, ta inicjatywa społeczna jednak jest, bo tu młodzi chce przychodzić na jakieś tam różne zabawy. To jest duża inicjatywa i to jest i z ochroną i z tym wszystkim związane, że no nie dałoby to rady zrobić samemu. Czyli jednym słowem warto korzystać z funduszy sołeckich? Nie, no to wszystkim gminom i wszystkim wioskom polecam, dlatego że oni o tym decydują, tylko żeby to realizowali. Po prostu realizowali. W klubie naszym grają tylko i wyłącznie zawodnicy z tutejsi, z naszej wsi. Może powiem tak, że jesteśmy ewenementem pewnie w A i B klasowych klubach rozgrywkowych, bo wszyscy grają za darmo, bez pieniędzy, można powiedzieć dla honoru.